Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie e, i zapraszam na partię Magnusa Karlsena z Janem Niepomniaścim. Panowie w listopadzie tego roku, czyli 2021, rozegrają mecz o tytuł Mistrza Świata, e, a tutaj e, w turnieju w Norwegii spotkali się właśnie przy e, Najpierw była partia e, tempem klasycznym, a teraz przeanalizujemy sobie partię tempem E, szybszym 10 minut na zawodnika tam z jakimiś sekundami nieistotne, myślę, że tutaj ciekawe motywy się pojawią w tej partii. no Elektryzuje troszkę pojedynek tych dwóch zawodników, którzy będą walczyć o szachową koronę. Myślę, że taki mały przedsmak e, meczu w listopadzie. No mamy wrzesień, więc za dwa miesiące się spotykają panowie i będą się tłuchli, Mam nadzieję, że mecz będzie bardzo ciekawy. Partię będziemy na pewno analizowali, e, gdyż tutaj będzie walka, o naprawdę prestiż, duże pieniądze i tak dalej. Dosyć wstępu, moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Magnus Carlsen w dogrywce. Zagrał e, czy znaczy to nie była dogrywka, to była druga partia e, właśnie w turnieju, bo schemat był taki, że e, raz gramy partię klasyczną, a potem gramy partię e, właśnie tempem przyspieszonym. Skoczek F3, Rosjanin odpowiedział skoczek F6, posunięcie G3. Na pewno e, tutaj e, jedna i druga strona nie chce zdradzać swoich najlepszych debiutów, otwarć, nie wiem, idei, jakichś smaczków, więc e, nie dziwi fakt, że taki debiut został wybrany, czyli taki atak królewsko-indyjski, który jest e, no, spotykany, dosyć też często, jest taki klasyczny, normalnie się rozwija figury. Zobaczcie robimy domek, tutaj czarne grają sobie g6, roszada ze strony białych, koniec g7, posunięcie c4. Tak się gra, tutaj tego piona za darmo nie dodajemy bardziej dla osób początkujących, z tego względu, że możemy na przykład zagrać skoczek a3 i piona na c4 zawsze odbijemy, ewentualnie hetmana na 4 z szachem i pionek zawsze na c4 zostanie zbity. No tak można grać tutaj nie Ci e, wzmacnia pionka w centrum pionem C6 posunięcie B3. No i można byłoby się e, tutaj zastanowić, że to jest błąd, czy znaczy, można było pomyśleć, że to jest błąd. No bo zobaczcie, przecież tutaj goniec uderza praktycznie w wieżę, wystarczy odejść skoczkiem. No i tak się dzieje. Oczywiście to jest złudne, bo tutaj ruch D4 wszystko łata i e, wszystko się ładnie trzyma. No ale ten skoczek w centrum stoi dobrze. To jest e, myślę, że teoria tak naprawdę. E, I po tym posunięciu roszada ze strony czarnych. Koniec B2. Wszystko się pięknie trzyma. Zobaczcie A5. Klasyczne zagranie czarnymi. E, przy takim ustawieniu pionków, szczególnie. E, I tutaj często taka struktura powstaje. Właśnie jak jest pionek B7, C6, D5. To tym pionkiem z A5. Bardzo chętnie tutaj czarne chcą iść na, na pole A4, żeby rozbić ten łańcuch pionów. W dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, często też tego piona się wybija. To tak na marginesie. Oczywiście to wszystko zależy od pozycji, ale miejmy to na uwadze. E, ale taki ruch łapie przede wszystkim przestrzeń, może tutaj jakieś pole B4, fajne dla Soczka ewentualnie może e, zastawić. No, różne rzeczy mogą się dziać w partii, ale klasycznie sobie tutaj panowie grają. Skoczek C3. I w, tym, w tej sytuacji Wszystkie figury białych już są wyprowadzone, no ale goniec F5. Wzmacniamy skoczka, rzecz jasna. Posunięcie E3. <laughs> Najmocniej, przepraszam. I tutaj posunięcie E3 wzmacnia D4. No, to jest normalna sprawa. To jest pozycja po prostu równa. Co robił czarne? Wybicie na C3. Goniec bije na C3, i goniec zagrywa na E4. To jest posunięcie ciekawe z tego względu, że czarne chcą wymienić te gońce. To też jest taka słuszność strategiczna. Przypomnę tylko, że jeżeli mamy gońca na białym polu i pionki na białych polach, to nie komponuje się to zbyt dobrze. Więc z tego względu czarne na pewno chciały tego gońca wymienić. Ale to nie ma aż takiego ogromnego znaczenia w tej sytuacji, gdyż tu mogą się otworzyć linia B, linia A. Bo na przykład, jak będziemy grać pionkami do góry, no takie tam wymiany mogą nastąpić. Ale to jest taki już. Ruch na pewno dobrze wyglądający. Można byłoby też wyprowadzić skoczkę na D7 z normalną grą. Poszło jak poszło. Hetman E2 ze strony białych, i posunięcie właśnie teraz A4. Widzimy, nie ma Hetmana. Hetman nie kontroluje pola A4, więc tutaj już czarne sobie pozwoliły na taki ruch. Ok. Jak grać w takich pozycjach, moi drodzy? No bo. Główny problem u szachistów jest taki, na każdym poziomie myślę, znaczy, może nie na każdym arcymistrzowskim, może nie, ale generalnie, jak się uczymy szachów, no to zrobię sobie tutaj otwarcie, wyprowadzę figury, wszystko fajnie. Powiedzmy, nawet usta ustawię taką sytuację z jakimś dobrym zawodnikiem. I co dalej? To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Nie, jest, nie jesteśmy w stanie tak wytłumaczyć, to w jednym zdaniu, znaczy ja nie jestem w stanie tego tak w jednym zdaniu wytłumaczyć, ale starajmy się poprawiać swoje figury. Figura, która stoi najgorzej, no to staramy się ją ustawić w jakieś lepsze miejsce. To na pewno jest jakieś tam, powiedzmy, tak, to są kluczyki. W nie jednym filmie już kluczyki tutaj bawiłem się podczas nagrania. Wybaczcie za tę tutaj przerwę. Moi drodzy, czyli tak. Wyprowadzać figury, które są najsłabiej e, ustawione. Jak je dostrzec, co robić? No tak, mamy lekkie figury. Najpierw się zastanawiamy, czy wszystkie figury nasze stoją OK. Generalnie tak. Więc tutaj e, myślimy sobie o wieżach. Analizując partie e, arcymistrzów, nabieramy tej umiejętności dalszej gry w grze środkowej powiedzmy serdecznie polecam mocno analizować partie. Mamy jesień, więc taki okres pracowitości przychodzi. Wakacje się skończyły, więc myślę, że warto, warto mocniej się przyłożyć, a ci najwytrwalsi oczywiście trenują cały rok. Moi drodzy, dobra, jedziemy dalej. Tu już się zapędzam troszkę w moje tutaj gadki. Po wybiciu na b3 i wybiciu na b3 wieża wymieniła na a1 i wymiana na 1 No i świetnie, białe dzięki temu zyskały wolną linię, na której można sobie coś podziałać i już się troszeczkę pozycja zmienia jej charakter. Hetman zagrywa na b6 bardzo długo, czarne zwleka z wyprowadzeniem skoczka. Nie podoba mi się trochę ta, ta gra, aczkolwiek tutaj nie dzieje się nic złego, pamiętajmy. Zawodowcy tutaj grają w szachy, ten skoczek zawsze zdąży, znaczy w tym momencie jeszcze zdąży wyjść. Carlsen zagrywa ciekawe, e, ciekawe posunięcie, mianowicie B4. Rozpycha się trochę tymi pionami, pozwalając na przykład na takie wybicie i zostawiając pionka izolowanego. Tylko ten pionek izolowany nie będzie e, aż taką przeszkodą, bo zawsze przez B5 można tutaj e, próbować rozbijać skrzydło. Więc to by się wszystko zgadzało. Ktoś by powiedział: No ale mamy gońca czarnopolowego i pionki tutaj na czarnych polach. Tak, owszem, mamy. Tylko pamiętajmy, że mamy też perspektywę rozwinięcia tych pionów właśnie dalej, e, a przy okazji też jest taka inna zasada, że jak goniec w tym wypadku na przykładzie właśnie patrzymy jest na czarnym polu i mamy pionki na czarnych polach, no to ten goniec jest przyblokowany w tym momencie. No więc e, i są plusy i minusy tych pionków w tym momencie. Pozycja jest równa. Skoczek D7 e, zostało zagrane. No i teraz białe. No właśnie, co zagrać białymi? Jak dalej, e, dalej kontynuować tę grę? E, bo tutaj pamiętajmy, że białe planują takie posunięcie E5. E, warto e, to zauważyć. Dzięki temu tutaj czarny Mister. E, powiedziałem białe. Czarne planują e, e, zagranie na E5, żeby rozbijać tutaj skrzydło. No, białe grają C5. No to jest ruch chyba narzucający się. Dobry. Hetman C7 i Magnus. Od razu zagrywa wieża a7. Będzie męczył tego pionka. Już powstają jakieś tutaj małe chochliki w postaci nawet hetman a6 z tego względu no, no taki ruch trzeba czarnymi uważać no bo po wybiciu wybijamy wieżą i już się osłabiają pionki na c6 na przykład. Już takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, czyli się pojawia pewnego rodzaju taktyka. Hetman b8. Hetman zagrywa na a2, wzmocnienie linii a, słusznie. No i teraz czarne wymieniają skoczka. No ten ruch niestety najlepszy tutaj nie był, ale to dlatego, że już powiedzmy tutaj, powiedzmy tak, Magnus Carlsen troszeczkę sprowadza do parteru przeciwnika, więc siłą rzeczy jest ciężko wymyśleć jakieś dobre posunięcie i no, nie trudno o jakiś błąd ze strony przeciwnika w ten sposób, powiedzmy. E5 ze strony czarnych. No i jak kontynuować, moi drodzy, teraz te pozycje? No to jest właśnie e, i, i trudne, i w zasadzie jest kilka takich ruchów dosyć prostych do zagrania. E, mianowicie białe zagrywają B5. Bardzo ciekawy ruch. Można by było zagrać oczywiście inaczej. Można by było też zagrać hetmanem, czyli troszeczkę wyżej wprowadzić tę figurę. Taki powiedzmy nacisk na przeciwnika tutaj nałożyć. Tylko pamiętajmy o tym, że jak będziemy sobie tak lekką ręką grać jakieś posunięcia, to czy nie ma jakiejś kontry ze strony przeciwnika, musimy to kontrolować tutaj na szachownicy. W tym wypadku akurat wszystko się trzyma, bo tu na przykład goniec... Broni pionka, tak po prostu. Dobrze, poszło B5, i z tej, yy, i tutaj w, te, w tym momencie nastąpiło E4. Goniec E2 i niespodzianka ze strony czarnych. Skoczek C5. Jakże piękna taktyka tu się pojawiła. No, jeżeli wybijemy na C5, to jest goniec na C3. Okazuje się, że tak taktyka jest piękna, ale dla białych. To był błąd, trzeba to wykorzystać. Proponuję zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi, dlaczego to był błąd i jak to właśnie tutaj e, przechylić na swoją korzyść. Otóż białe, zagrały koniec B4. Schodzimy ze związania tutaj e, od gońca, no i sami tworzymy związanie niesamowite jest ciężko. Ale nastąpi, nastąpił taki ruch skoczek A6. Zobaczcie, co się dzieje. Skoczek przesłonił tutaj komunikację Hetmana z wieżą, więc grozi wybicie wieży. No ale też przede wszystkim widzimy, że tu grozi wzięcie wieży. Proste liczenie prostej kombinacji, moi drodzy. Tutaj oczywiście biały wzięły tego e, gońca. Jeżeli Hetman by zbił teraz wieżę, to po prostu zbijamy gońca i tu nadal wisi skoczek, więc figura więcej byłaby po stronie białych, gra byłaby prosta. Więc goniec wybił na F8. No i teraz możemy zagrać posunięcie, które jest... Um, Proste, tak naprawdę e, polecam znowu zatrzymać materiał i znaleźć odpowiedź. Magnus Carlsen tego ruchu nie zagrał, ale ten ruch jest bardzo prosty. Moi drodzy, jest to ruch B6. Tak można by było zagrać. Trzymamy wieżę i grozimy zbiciem po prostu skoczka. A jeżeli skoczek na B4, no to tam wiadomo, Hetmanem sobie uciekniemy, e, a potem męczymy go tutaj. E, męczymy czarne poprzez ruch wieża A8. Dosyć prosta rzecz. Lecz Magnus wybiera e, troszeczkę bardziej wersję uproszczoną, również nie wypuszczając wygranej, też ciekawe zagranie. Mianowicie wieża b7. Poświęcenie wieży, ale jakże przyjemne. Zobaczcie, tutaj Hetman wybił i Hetman a6. Ciekawe zagranie, no bo jak wymienią się hetmany, pionek już ma bardzo prostą drogę do promocji. No więc Hetman zagrywa na b8. I Hetman na C6. To jest bardzo ważne, że Hetmanem, gdyż pionek jest jeszcze dalej, tutaj jest wyliczone, że ten pionek ma szansę właśnie się przemienić. Pozycja z różnopolowymi gońcami, z Hetmanami zdecydowanie myślę, że fajniejsza dla białych. No już widzimy pion więcej i jeszcze te pionki są wiszące, czyli są do wzięcia w przeciwieństwie do przeciwnika, do Karlsena w tym wypadku. Hetman zagrywa na D6. Trzeba sobie zadać pytanie, czy wymieniamy Hetmany, czy nie wymieniamy Hetmanów. Jeżeli mamy konkret przeliczone wszystko, mniej więcej widzimy, że wystarczy nam pionek więcej do tego, żeby zwyciężyć w różnopolowych gońcach, to wymieniamy. W tym wypadku pionek 1 to byłoby za mało, ale Magnus zauważył jeszcze jedną bardzo ważną rzecz i wymienił Hetmany i zagrał goniec na D1. Niech mi ktoś powie, jak obronić tego piona. Plan jest prosty. Goniec B3. Goniec d5. Po tym posunięciu goniec zagrywa na c7, trzyma tutaj oczywiście marsz pionka. Goniec b3 po sobie kicnął, król g7. Goniec wziął pionka. No, jeszcze trzeci pionek jest do wzięcia, więc zostaje zagrane f5. I teraz e, zostaje zagrany taki ruch klasyczny w końcówkach. Warto wziąć go pod uwagę i e, sobie trochę kojarzyć. Mianowicie, jak rozbijać taką strukturę pionów. Otóż poprzez ruch g4, w tym wypadku bardzo dobrze to działa. Jasne, że czarnymi tutaj nie można za bardzo tego zbić, bo po wybiciu po prostu goniec zbija i te pionki dwa wolne się robią, więc pozycja byłaby zdecydowanie już przegrana dla czarnych. Można było próbować wszystkiego oczywiście, ale zawsze mamy ruch król g2, h3, próba wymiany. Tu się wszystko trzyma i to nie musimy się z pionkami spieszyć. W tym wypadku czarne zagrały królem na f6, Magnus zagrywa h4 bardzo odważnie. Zobaczcie, cały czas tego pionka zostawi. H6 ze strony czarnych, król G2 do góry, goniec D8. No, czarne stoją w miejscu, nie mają nic tutaj za bardzo do wyboru. I teraz następuje po raz kolejny piękny przełom. To się bardzo może podobać i świetnie to też uczy, y, y, świetnie uczy końcówki. H5 zdecydowanie H5, rozbicie struktury. No bo czy tu będą dwa pionki, na przykład w tej konfiguracji, e, dwa pionki na bandzie, nie ma to znaczenia, mogą być i trzy. Zawsze jeden drugiemu będzie przeszkadzał, więc kwestia tylko przyblokowania tej pozycji. E, no w tej sytuacji tutaj m, Magnus. E, Pogoniec d8 i h5, czy znaczy czarne, teraz wybiły na g4 i hg, zdecydowanie. Zobaczcie, ten pionek tutaj zostanie już wzięty. Jak obronimy, to ten ucieka. No więc nale należy, no tak poszło. Zostało wybite. Goniec zbił na 4, król g5. I teraz bardzo ładny ruch f4. Bicie w przelocie byłoby możliwe, ale wybijamy. Goniec zawsze zatrzymuje tego pionka, a dwa pionki złączone gwarantują zwycięstwo. Jeszcze przy okazji jest ten pionek. To jest bardzo ważne, bo jakby nie było pionka B5, prawdopodobnie pozycja zakończyłaby się remisem, bo w pewnym momencie gońcem oddamy, oddamy gońce za dwa pionki. Ale jest jeszcze pionek B5, więc to się wszystko trzyma. Tak nie poszło oczywiście. Po F4 król zagrał na F6. Król G3, chcemy wziąć piona. H5 ze strony czarnych, no i król H4, idziemy po pionka, widzimy, nie ma jak bronić, ale następuje taki sprytny ruch, goniec A5 i jeżeli byśmy tutaj królem zbili na H5 za szybko, to jeszcze goniec D2 może narobić problemów bo po wybiciu pionka, wybiciu pionka E3, no te pionki robią się szczerbate. i mogą jeszcze być problemy z wygraniem tej pozycji, ciekawy jestem właśnie, czy to jest remis czy wygrana, no silnik ocenia tutaj jakieś, jakieś plus 2 około więc teoretycznie powinna być wygrana, ale też ciężko mi to stwierdzić jednoznacznie. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Tutaj po prostym ruchu B6 partia się zakończyła. Czarne się poddały z tego względu, że goniec musi wybić pionka, czyli pionek absorbuje gońca i po wybiciu na przykład zbijamy pionka, na przykład po takim ruchu król G4. I goniec już po prostu nie zdąży wziąć tego pionka, bo go obronimy. a trzy piony... Już bez problemu gwarantują zwycięstwo w tej sytuacji. To jest kwestia tylko techniczna. E, moi drodzy, partia zakończyła się w, ty, w tej sytuacji. E, no cóż, Magnus Carlsen po prostu wygrał równą pozycję, jak to zwykle u niego bywa. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.